Hejo, hejo. Cześć, to znowu my. Czyli? Maja. Ola. I mama. Mama, która jest bardzo potrzebna. Najważniejsza tutaj mamusia. Kulturki. Kulturki. Dziewczyny. Co dzisiaj nas czeka? Dzisiaj taka ciekawa książka, bo nie książka. Nie, to jest róża, malina, róża, a co chcesz wiedzieć? Ale to nie jest taka typowa książka, tylko to jest audio komiks. Tak, audio komiks, który... Mogę to opowiedzieć? Słuchaliśmy, słuchała Maja i Ola też trochę. O co w tym wszystkim chodzi? To róża, a co chcesz wiedzieć? Kto to jest róża? Róża to dziewczynka, która w tym występuje. I ona też ma siostrę, Malinę. I chyba takiego kuzyna, czy nie pamiętam już brata. I on też czasem tam występuje, ale bardzo rzadko. To jest o różnych zawodach. Ile róża ma lat? Nie powiedziano tam ile róża. A tak mniej więcej. Chodzi do szkoły. Mniej więcej ona ma ze, nie wiem, 8, ona 9 chyba lat. Drugiej, trzeciej klasy. Chyba. No. I ona, ta róża, tam są dużo takich rzeczy, na przykład jak, tam są różne zawody, różne pytania. A właśnie jednym było tak, jak też go powiem, że jednym było tak, że ona poszła do księgarni, nie do biblioteki, tylko do księgarni, żeby kupić książki swoim tatą. I ona była w dziale dzieci, a on w dziale rodziców, jakby, że dorosłych ludzi. I politycy chyba? Nie. Nie, fantazji jakiejś takiej dorosłych. I Róża zobaczyła, kiedy jakiś pan, jakiemuś panowi na peronie dzieci wypada jakaś plastikowa karta z kieszeni. I ona podbiega do pana i daje mu zgubę. Proszę pana, to pan zguba? Co? Dziękuję bardzo. Jakby tego nie miałam, jakby tej karty nie miałem, nie mogłem zapłacić za wszystkie książki. Ale ona opowiada słowo po słowie. W ten sposób nigdy nie skończymy tego podcastu, będzie to trwał. No nic nie szkodzi, opowiedziała historię. I to była historia, w której, która była dobrym... Ale najfajniejsze jest właśnie po. A po on zaczął je opowiadać, jak na początku wydawano sobie rzeczy i jak się zdobywano. Że na przykład, o płatnościach, tak? Było mówione. Na początku z kurami, klejnotami, różnymi takimi, a potem stwierdzono, no trzeba płacić złotem i srebrem, dlatego że to bardzo mało dostępne było. Tak. I oni płacili na końcu. I to się nie podrabia. Czyli co, cała ta historia, cały ten komiks audio jest oparty o takie krótkie historyjki, w których Róża dowiaduje się różnych ciekawych rzeczy, na różne tematy. Ale powiedzcie jeszcze, jakie tematy się tam pojawiały, oprócz płatności, płacenia. Bardzo, że wszystkich nie powiem, ale bardzo... No powiedz jakieś trzy. Na przykład, właśnie jak mówiłam, płatności, astronomia była. Była na właśnie, na ostatnim była astronomia. Było coś tam o kosmosie, co? No, i było właśnie o robotach też było. To która jeszcze ci się, Maja, tak historia podobała? Mi się też historia podobała. Mi się historia podobała, kiedy przyszedł do nich goście i oni opowiadali im o sztucznej inteligencji. Co to takiego sztuczna inteligencja? To jest takie coś, jak masz sztuczną inteligencję, to są roboty. Na przykład masz robota. I ten robot słucha się zawsze ciebie, dlatego że ty go zaprogramowałeś i ktoś może się zabrać ci tego robota i ty go zabezpieczasz. I ta sztuczna inteligencja, ten robot może się z sobą zaprzyjaźnić, zrobić różne rzeczy za ciebie. Czyli co, że on sam zaczyna myśleć? Nie, właśnie ty nim rządzisz. On no, nigdy no, nie zacznie. W normalnych warunkach, tak. Tak, ale nie można powiedzieć mu, jak się zmywa naczynia, ale za to można powiedzieć mu jakieś trudne rzeczy. Można mu powiedzieć, jak zrobić tort, albo co robić, bo on zwykle to czyta w swoich myślach, bo on jest taki jak komputer trochę. Tylko, że
jak on nawet kiedy się z nim zaprzyjaźnić i powiesz, żeby on mówił jakieś miłe słowa do ciebie, był swoim przyjacielem, to on dalej nie będzie miał swoich myśli. To będzie tylko sztuczna inteligencja. I widać, że Ola poprosi o coś do powiedzenia, ale nie głupiego. Ja chciałam opowiedzieć o takiej jeszcze jednej historii, że tam najpierw jak Róża chciała pobić tatę w grze, a gość do niej przyszedł, to jej włamał się jakiś wirus i on jej wytłumaczył o tym, że dlatego, że trzeba różne hasła i trzeba uważać na wirusy, bo jeśli ktoś ci się włamie, no to też, żeby nie wysyłać swoim kolegom i koleżankom, nawet jeśli ich świetnie znamy, no to nie wysyłać im jakichś takich rzeczy, których nie chciałbyś, żeby były upublicznione, bo możliwe, że akurat do niego włamał się wirus i na jego dane ktoś przeszedł. No więc jeśli na przykład wyślesz mu takie głupie na przykład filmy, kiedy ściągasz majtki, no to możliwe, że że jeśli on ma teraz wtedy wirusa, to on upubliczni ten filmik na YouTubie. No bardzo ciekawą, Olu, historię nam opowiedziałaś o tych wirusach i tam była też właśnie historia o publikowaniu różnych rzeczy na YouTubie, na co też trzeba bardzo uważać, bo można komuś z kogoś uczucia zranić. Ja pamiętam, jak myśmy się zastanawiały przed uruchomieniem kulturek, czy nie nagrywać wideo, ale stwierdziłyście, że nie chcecie pokazywać się na wideo, no i... A według mnie podcast to dobry pomysł, bo jest taki fajny, bo wtedy można włożyć jingle i wtedy to jest takie... I gadać można. Bo wtedy na przykład możesz sobie puścić w samochodzie i słuchać sobie o różnych książkach i nie musisz tego oglądać, żeby to włączyć. A też nie musisz przejmować, jak wyglądasz, jak jesteś ubrany, czy masz porządek w pokoju, bo trochę tam było, tak, o tych YouTubach, że to jest takie trochę pokazywanie takiego życia nieprawdziwego, trochę takiego na pokaz, tak? A poza tym ja wolę mówić tak, bo wtedy się czuję... Albo można, że... na przykład swoje koleżanki, jakieś koleżanki tak bardzo nie lubisz i ich sekrety zdradzić chcesz. Tak, no właśnie tutaj była taka historia, nie, tak? Ja jakby milej się czuję, jak nagrywam podcast, bo wtedy to takie, że nikt jednak mnie nie zobaczy, bo ja nie wysyłam żadnych zdjęć. No, natomiast trzeba pamiętać o tym, że te rzeczy, które się wypuszcza, tacy tak zwani influencerzy, tak? Osoby, które są znane w sieci i które się obserwuje, które nagrywają dużo i które są... my! No, na pewno. Na pewno. Pierwsze influencerki Rzeczpospolitej. To takie osoby, one jak publikują dużo treści, to często to są treści, które są bardzo dobrze obrobione, które są wybrane z wielu innych ujęć, tak? Które są też tak często specjalnie nagrane, tak jak film, tak? Czyli jest jakiś scenariusz i pod ten scenariusz się nagrywa. Tam uważają, żeby nikogo nie zranić, żeby nie powiedzieć nic takiego, no, tak, zbyt przykrego. One raczej rzadko są spontaniczne takie, tak? Że ktoś nagrywa i nie myśli o tym, co mówi, bo tak na pewno wszyscy to będą oglądać. Także no, na pewno z takimi mediami społecznościowymi trzeba uważać. Jakbyście mogły opowiedzieć jeszcze o jednej historii, bo ona mnie się bardzo podobała. Historia o takim zrównoważonym życiu. Chodziło tam o to, że Róża chciała sobie kupić chyba koszulkę? Tak! Chciała sobie kupić koszulkę z jednorożcem. Dokładnie, no nową koszulkę chciała. Tak, i ona taka pani nie przyszła, i koleżanka jej mamy, Martyna, i ona powiedziała jej, że ona nosi kurtkę, którą kupiła, kiedy miała 16 lat. Tak. I dalej ją nosi. Pamiętacie, jak się nazywa taki typ gospodarki, gdzie wszystko krąży? Nie. W kółko? Nie. Cyrkularna, tak, prawda? Gospodarka cyrkularna. I tam było jeszcze, że ona kupiła sobie bluzkę, kiedy miała też 16 chyba lat, czy 15. I to była jeszcze bluzka, którą jeszcze ktoś inny używał. No i tylko właśnie. Ona. Używana. Czyli używane ubrania. I do tego ubrania. Dalej ją nosi. Dokładnie. O jakich tam jeszcze ona mówiła elementach, które mogą jakby pomagać? Na przykład o segregowaniu śmieci, albo nie jedzeniu tak dużo mięsa i nie zużywaniu dużo wody. O mięsie to w ogóle był osobny odcinek. No właśnie w tym odcinku było o mięsie, o jedzeniu mięsa. Ale też mięsa. Był osobny odcinek
o tym, że może kiedyś będzie takie mięso, że tylko komórki będą od zwierzaka i nie będzie trzeba go zabijać. To był osobny odcinek. Tak, ale tutaj też było mięso, żeby nie jeść tak dużo mięsa, a właśnie ty nie jeść tak dużo mięsa. Żeby wody nie zużywać tak, za dużo. Tak, bo produkcja mięsa zużywa bardzo dużo wody. I produkcja ubrań też. I oni tam mówią, że jeśli nosisz mniej ubrań i jeszcze używanych, no to bardzo pomaga środowisku. I nie chodzi o to, żeby jedna osoba, ale bardzo dużo to robiła, tylko żeby więcej osób, ale może tak... Na takie przykład, małe zmiany, tak? Niedoskonale. Takie, to było że kupię na przykład, że kupię sobie na... Szukają na zimę kurtki i akurat wybieram taką, którą już ktoś kiedyś nosił. Dokładnie, dokładnie, że warto takie ubrania na przykład, które wiemy, że potrzebujemy na przykład tak jak wy, tak? Na jeden sezon, bo wiemy, że w przyszłym roku pewnie już urośniecie i... Kupiłaś nam takie pianki od takich dwóch dziewczynek chyba. Tak, pianki do pływania, bo wiedzieliśmy, że to są że to jest taka rzecz, która pianki jest. Pianki były na nas troszkę za duże, ale. Na jeden sezon. Tak, i... ale dzięki temu mogły się sobie popływać w oceanie. Dokładnie. Za mało były na mnie. Tak, ale to są na pewno takie rzeczy, które możemy zrobić. My też robimy różne rzeczy. Takie proekologiczne, żeby bardziej taki zrównoważony tryb życia prowadzić. Na przykład nie pijemy wody butelkowanej, tak? Mamy swoje butelki wielorazowe, pijemy wodę z kranu. Już od chyba wielu lat. Dwóch lat pijemy. Oj, chyba troszkę już więcej. Pijemy z takiego od chyba czterech, od kiedy ja jestem w zerówce. Wyście kupili pijemy taki dzbanek dla mnie i dla naszych dziadków i jeszcze dla naszej babci i po prostu pijemy z kranu, że nalewamy do dzbanka, on filtruje i potem pijemy normalną wodę. Tak, czyli a już się zakręciliśmy nie na temat, o dziadkach, babci, wujku i jeszcze tej nie, nie używamy też takich torebek wielorazowych, foliowych. Właśnie, nie używamy woreczków na warzywa, bo też używamy takich mamy takie wieloraz. Woreczki, takie uszyte. Tak, także warto się zastanowić, jak my na co dzień możemy pomagać planecie. Właśnie, jemy mięsa dużo też. No i też oni rozmawiali o tym, że jakby nie powinno się... ciągle mówimy o smogu. Ona się zapytała o tym. Ona jej powiedziała, że to od na przykład od elektryczności i na przykład od aut, że dym i od papierosów też się czasami robi smog. I to jest czasem nawet kilka tysięcy ludzi na świecie może wyginąć od smogu. Tak, w Polsce bardzo dużo ludzi rocznie bardzo. Umiera chyba właśnie 400, z powodu... Chyba 400 ileś tam więcej. Z powodu smogu, tak. No, z powodu. Tak. I smog też jest na pewno problemem, szczególnie w takim dużym mieście. Też czasami jako osoby, które poruszamy się po mieście głównie rowerami, także robimy coś dobrego też dla środowiska, tak? Nie jeździmy na przykład do szkoły samochodem. Nie. Codziennie jeździmy rowerem, ale czasami smog tak nam to uniemożliwia, tak? Bo wtedy jest jak jest duży poziom smogu w powietrzu, to na rowerze też jest niebezpiecznie jeździć. Musimy ubierać specjalne maseczki, żeby to powietrze, które wdychamy, sobie oczyszczać. Ale tak my tak od już paru lat, chyba od pięciu, starały się jeździć tylko do rowera. Tak, no i tak jest. Do szkoły, do przedszkola też wcześniej maja. Po pierwsze to jest wygodniejsze, po drugie bardzo fajne takie dla zdrowia, a po trzecie nie zaszkadza środowisku. Dokładnie. Ale to jest też przyjemniejsze, dlatego że stoisz w korku samochodem, a wtedy na przykład ktoś stoi w korku, a ty sobie przejeżdżasz rowerem na chodniku. Poza tym czasami był więc tak, to rowerem czasami jest szybciej. No. Naprawdę, i nie trzeba szukać parkingu rowera, dlatego że przy naszej przy takich większości takich miejsc typu galery różne, to są jakieś takie miejsce do zaparkowania. Dokładnie, czyli jest mnóstwo korzyści zjeżdżenia rowerem. I właśnie w jednym z odcinków Róży też mogliśmy o tym posłuchać. Komu poleciłobyście tą książkę? Ja bym polecił. Tą książkę, to audio. No dobra, możesz mówić książkę. Że ja bym poleciła to od 6 do nawet ja do 12 lat, bo to jest bardzo fajna książka, że może pouczyć ludzi, co robić. W dorosłym by to poleciła. Ja od 4 do mniej więcej 14 lat
bo to może się też dzieciom przydać w szkole. Jest dużo takich bardzo fajnych ciekawostek, prawda, które... Na informatyce to się może trochę na pewno przydać. Dla takich ciekawskich dzieci. Dla dorosłych również. Książki z cyklu Róża, co chcesz wiedzieć, też są. I być może do nich wrócimy. Mamo, Sebej, tobie się bardzo podoba ta książka. No to ten audio komiks bardzo mi się podobał. Super jest. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, ale też dowiedziałam się, jak w ciekawy sposób mówić o tych rzeczach, tak? Czyli jak opowiadać o trudnych tematach naukowych, czy jakichś właśnie takich społecznych, jak podejście ekologiczne, rozmawiać z dziećmi, bo tutaj takie znane osoby, które są ekspertami w temacie, o tym opowiadały w taki sposób, który myślę nawet takie pięcioletnie, nawet może czteroletnie dziecko zrozumie. Mamo, ale sobie przypomniałam jeszcze taką historię. Róża i matematyka. I ona tam powiedziała tak. Jest takie równanie, Róża. Jedziemy na wakacje i mamy dwa postoje. Jeden coś po iluś tam, a drugi po iluś tam. I na tym drugim robimy sobie przerwę. A będzie tam już czekać Paulina? Tak, i tam był ten odcinek, w którym pani Janina Bąk, tak, opowiadała o matematyce. Bąk. To mama też ją lubi. Bąk. Ona też taką książkę o statystyce wydała. Jest znaną influencerką. Czyli Bąk? Prowadzi swój własny kanał na Facebooku, stronę na Facebooku i na Instagramie. O czym? No tak, o różnych rzeczach. Ale jest też taka bardzo aktywna. O bąkach nie, ale o fokach na przykład. Foki! Takie słodkie foki się tam pojawiają u niej często. Nawet żyje? Ona? No, tak, żyje. Influencerką. Żyje, to może kiedyś obejrzymy jej taki, wiesz. Filmik jakiś? Filmik. Dobra, zapytam się pani Janiny, czy możecie obejrzeć. Czy takie dzieci w waszym wieku mogą takie rzeczy oglądać? Ekstra, co? Ale książkę, myślę, możecie przeczytać kiedyś. I? Janiny, jak ona ma na nazwisko? Bąk. Bąk! Nie Bąk, tylko Bąk. Bąk. Tak, ma taki bąk, co lata nad... Nastąpiło rozprężenie duże. Ja się strasznie boję bąków, bo one tak latają i tak... Nie mają takie wielkie żądła. Chyba nie. Bąki są bardzo pożyteczne, bo bąki... robią bąki. Już do tematu, który był w książce, taki trochę naukowy, przenoszą pyłek, tak? I zapylają. Takie pszczoły. Tak, i zapylają ale rośliny są i są bardzo za ważne duże, w ekosystemie. Grube. I one robią bąki. Nie, chyba nie. Nie. Bąki robią bąki. Bąki robią bąki. Chyba nie. Dobrze, myślę, że możemy już zakończyć ten odcinek. Jeszcze raz polecamy Wam ten audio komiks dostępny na Empiku i gdzie bardzo wielu ciekawych ekspertów opowiada Róży, jak w różnych sytuacjach wyjaśnia wiele ciekawych tematów. Myślę, że bardzo przydatna lektura, słuchowisko. Pa. Do usłyszenia następnym razem. Pa. Cześć! Pa, pa!